Cześć, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj mamy omówienie aktualizacji 22.0, czyli prawdopodobnie największej aktualizacji w historii gry, przynajmniej tak ją tutaj nazwali w miniaturce swojego filmu, także zobaczymy, jakie są zmiany, jakie są nowe funkcje. Z tego co widziałem, naprawdę jest ich dużo, no i oczywiście ocenimy. No a jutro, z tego co wiem, w ogóle aktualizacja dzisiaj wejdzie na serwer F9, czyli ten 9 fuzyjny, no a jutro już wejdzie ogólnie do gry dla każdego i jutro na pewno też jakiś filmik właśnie z tej aktualizacji sobie skleję. Na wstępie pamiętajcie, żeby zostawić kciuka w górę, suba z dzwonem, no i oczywiście dawajcie znać w komentarzu, co wy o tej aktualizacji sądzicie, no a my już tutaj lecimy do omówienia bez zbędnego przedłużania. Mamy dziennik zmian dla właśnie tej aktualizacji 22.0, mamy tutaj ten filmik, który zaraz wam również pokażę, co oni tam ciekawego nam zaprezentowali, no i mamy nowe funkcje, nowy poradnik, usunięto wskazówki, ale zaimplementowano dwie podpowiedzi dla postaci z pierwszym poziomem. Samouczek wypraw pozostaje niezmieniony. Nowy pierwszy loch, obóz treningowy, tutaj chyba nie ma polskiego znaku, zostaje odblokowany po osiągnięciu drugiego poziomu. Postacie z minimum drugim poziomem w momencie wdrożenia aktualizacji automatycznie pokonają pierwszego potwora w lochu, ale muszą regularnie pokonywać pozostałe 9 potworów. Potwory z obozu szkoleniowego wliczają się do postępu albumu. No i właśnie, tutaj chyba jakiś nowy loch, który będzie dostępny od razu od pierwszego levela, niekoniecznie od 10, tak jak to teraz ma miejsce. Obóz treningowy, czyli jakby taki loch treningowy, można by powiedzieć, gdzie po prostu chyba nowi gracze, nowe postacie zobaczą, jak wygląda system lochów i jak generalnie ta walka wygląda. Tu wszystko jest, wiecie, takie niedopowiedziane, powiedzmy, to jest tylko omówienie tych zmian, no a w praktyce zobaczymy, jak to będzie wyglądać właśnie już jutro. Lista rzeczy do zrobienia dla początkujących. Postacie z pierwszym poziomem odblokowują ją, pokonując pierwszego potwora w obozie treningowym. Dla wszystkich pozostałych poziomów postaci lista ta nie jest wyświetlana. Okej, ciekawe, czyli mamy jakąś listę to do dla początkujących, dla nowych graczy. Widać, że tutaj na 100% skupili się właśnie na tym, żeby wdrożyć nowych graczy do gry, żeby nowi gracze mieli łatwiej, żeby nowi gracze, no może się po prostu pojawili w Shakesie, bo ja osobiście mam wrażenie, że nowych graczy jest naprawdę bardzo, bardzo mało. Głównie grają jedne i te same osoby, startują oczywiście na nowych kontach, na nowych serwerach i tak dalej, no ale nowych graczy w Shakesie chyba za wiele nie ma, więc tutaj może chcą się skupić na tym. Lecimy dalej. Teraz mamy tak, ekrany informacyjne. Wszystkie złożone funkcje mają teraz szczegółowy ekran informacyjny obejmujący wszystkie profesje. Przycisk I w prawym górnym rogu. Legendarny loch, wdrożenie nowego legendarnego lochu. Co ciekawe, tutaj nie ma więcej szczegółów, ale no coś takiego jest. Tryb urlopowy, to jest bardzo ciekawe. Nowy tryb urlopowy będzie dostępny wkrótce. Przygodoma trzeba ulepszyć do poziomu 15, aby po uiszczeniu opłaty w wysokości 30 grzybów postać mogła automatycznie otrzymać surowce, takie jak na przykład exp, złoto oraz inne dzienne bonusy podczas nieobecności trwającej do 30 dni. No i właśnie, tutaj widziałem, że Foduk, czyli jeden z widzów, dał screena, jak to działa. No i z tego co widzimy, jakby mając ten tryb wakacyjny, nasza postać normalnie będzie ogrywana, tak jakby z automatu automatycznie będzie się to działo, będzie to kosztować grzybki, no a my codziennie będziemy dostawać właśnie surowce, exp, złoto, mam nadzieję, że inne rzeczy też, takie jak owocki czy coś takiego, no i to wszystko będzie kosztować no grzybki, po prostu grzybki. Tutaj te koszty z tego co widzę są inne aniżeli w opisie aktualizacji, więc to jeszcze zobaczymy w praktyce. No ale właśnie, dzięki do 30 dni może trwać taki tryb wakacyjny, no i dzięki temu również nasza postać będzie dołączać do bitw, będzie no po prostu tak jakby ogrywana, gdy my będziemy na wakacjach. Szczerze mówiąc, tutaj widziałem, że no takie są mieszane opinie co do tej funkcji, ale dla mnie to jest naprawdę ciekawe. Dla mnie to może być naprawdę ciekawe z racji tego, że po prostu no kurczę, fajna sprawa, ja sam tak nieraz mam, że wyjeżdżam na przykład na weekend od piątku do poniedziałku powiedzmy czy coś, no i wtedy nie mam za dużo czasu do ogrywania Shakesa, zwłaszcza, że tych postaci mam sporo, także może to być przydatne, zobaczymy jak to będzie działało w praktyce, ale no coś ciekawego, ja oczywiście jeżeli na co dzień będę mógł, to będę ogrywał swoje postacie no tak jak trzeba, bo jednak lepiej to zrobić człowiek aniżeli no taki można powiedzieć automat, ale no może to być naprawdę przydatne dla osób, które gdzieś tam wyjeżdżają. Fajna sprawa, zobaczymy tak jak mówię, jak to będzie w praktyce. Mamy jeszcze nowe wydarzenie, loch na kółkach, co ciekawe, będzie dostępne od 12 do 14 lipca, czyli kolejna nowa funkcja. Lista rzeczy do zrobienia, wdrożenie nowych zadań związanych z wydarzeniem z naciskiem na twierdzę, pupile, legendarny loch i elevator, ok. Przeróbka interfejsu gry, no to już było zapowiadane od dawna.
No i teraz mamy miasto i menu. Nowe menu z głównymi kategoriami, indywidualnymi ikonkami i nową mapą miasta z oddzielnym budynkiem dla każdej funkcji, łącznie z odpowiednimi ikonkami menu dla lepszego przeglądu. Ikonki budynków i menu, które nie zostały jeszcze odblokowane, zawierają szczegółowe informacje dotyczące sposobu ich odblokowania. No i mamy nowy licznik czasu nad ikonkami menu, który wyświetla odliczanie wraz z podpowiedzią. Wykrzykniki obok ikonki menu informują o innowacji w danej funkcji, która jest również wyświetlana w głównej kategorii menu. Strzałki ulepszeń ikonek menu informują cię, kiedy możesz zaczarować sprzęt u wiedźmy. Można to wyłączyć w opcjach gry. Hazardzista gra w kości, ma nową nazwę farciarz i jest teraz osobną funkcją z własnym tłem. Okej. Straż miejska jest oddzielną funkcją z własnym tłem, jeśli jest wybrana. Plecak. Nowy plecak, który można rozbudowywać i przewijać przy jednoczesnym wyświetlaniu wszystkich miejsc, w tym miejsc za ulepszenie skarbca. Dodatkowo plecak posiada szybszy podgląd interakcji przedmiotów i ekranów. Wiedźma, kowal, elementy wyposażenia itp. No tutaj tu chodzi o to oczywiście, co już sobie do tej pory omawialiśmy, praktycznie co tydzień w czwartek wlatywał u mnie na kanał film, gdzie omawiałem jakąś tam część z tych notatek producenckich, gdzie pokazywali nam, jak to w praktyce będzie wyglądać. Można się cofnąć do tych filmów, bo to wszystko na kanale jest. Obszerna przeróbka ekranów gildii, wiedźmy, kowala i toalety. No i mamy teraz tak, gildia, nowe centrum do poruszania się po poszczególnych funkcjach gildii. Tutaj także bohater dnia zostaje uwieczniony swoim awatarem, to też bardzo fajne. To będzie teraz w gildii, kto tam został bohaterem dnia, jeżeli chodzi o bitwę gildyjną, to ten awatar będzie właśnie widoczny. Bardzo fajna sprawa. Lista członków pokazuje, kto już zaatakował Hydrę w bieżącym dniu. No to już też o tym nagrywałem, zwracałem uwagę. Coś pięknego, nareszcie się doczekaliśmy. Wiedźma, musisz teraz aktywnie wybrać przedmiot, aby go zaczarować, ponieważ zwoje zostały usunięte. Kowal, demontaż przedmiotu wyświetla teraz liczbę punktów rozmontowania. Zmiana wyglądu przedmiotu powoduje wyświetlenie wszystkich dostępnych opcji. Okej, i toaleta. Usunięto wskazówki, dodano nową grafikę, a poziom napełnienia zbiornika many jest teraz wyświetlany w postaci liczb. To też już wiemy. Dobra, i teraz mamy ekran postaci, żebyście tutaj sobie dobrze widzieli. Strzałki umożliwiające przejście do manekina i towarzyszy zostały usunięte. Możesz teraz podglądać swoich trzech towarzyszy za pomocą kolorowych przycisków nad awatarem postaci. Przyciski manekina zostały przeniesione do zakładki cech. Przyciski umożliwiające atak na innego gracza w podziemiach lub na arenie zostały przeniesione do zakładki cech odpowiedniego gracza. Przyciski zwabiające gracza do podziemi zostały przeniesione do zakładki cech. Ponadto zakładka cech wyświetla rozszerzone informacje na temat wyposażonych przedmiotów, aktywne premie runiczne, w tym maksymalne wartości, aktywne zaklęcia i ulepszenia. Co więcej, główna cecha ma teraz złotą ramkę, a cechy z aktywnymi miksturami są żółtawe. No, to też, no tutaj jeżeli chodzi o te zmiany, to dużo osób akurat narzeka na te zmiany, szczerze mówiąc. Bardzo wielu osobom ta zmiana interfejsu menu nie przypada do gustu, ale wydaje mi się, że to jest po prostu kwestia przyzwyczajenia i pewnie za jakiś miesiąc ludzie już zapomnią, jak Shakes wyglądał kiedyś i przyzwyczają się do nowego interfejsu. Ale jednak patrząc na opinie pod moimi filmami czy filmami właśnie Shakesa na oficjalnym kanale, było ich bardzo, bardzo dużo negatywnych. Przyciski umożliwiające interakcję z innym graczem, wyświetlają wiadomość, dodaj znajomego, porównaj wartości, funkcja ignorowania, zaproszenie do gildii, znajdują się teraz w zakładce informacyjnej odpowiedniego gracza. Przewin w dół. Menu interakcji z przedmiotami zostało całkowicie przerobione, więc podczas interakcji z przedmiotami potrzeba mniej kliknięć. Można uzyskać do niego dostęp, klikając prawym przyciskiem myszy element w przeglądarce i wersji Steam lub stukając na niego w aplikacjach mobilnych. Złota moneta używana do przełączania pomiędzy dwiema funkcjami została usunięta z areny, zarządcy areny, twierdzy i podziemi. Wydarzenia nie są już wyświetlane u barmana, ale w mieście. Lewy górny przycisk, łącznie z licznikiem czasu. Kliknięcie przycisku powoduje otwarcie okna z indywidualnymi informacjami o wydarzeniu. Okej, to całkiem spoko. Lecimy dalej. Codzienny bonus za logowanie znajduje się teraz u gomblińskiego minstrela w dodatkowej zakładce, a zasoby, dusze, klepsydry itp. zostaną natychmiast dodane do postaci bez przechowywania ich w plecaku. Sprzedawca ramek został przeniesiony do handlarza grzybów, o, to taka ciekawostka. Chodzi tutaj oczywiście o zakup złotej ramki za 1000 grzybów głównie, on był zawsze obok studni. Hud postaci wyświetla teraz złoto, grzyby, klepsydry i szczęśliwe monety. W zależności od proporcji kolejności zasobów może być inna w trybie portretowym aplikacji mobilnych. Logowanie powoduje najpierw czytanie ekranu miasta. Menedżer areny, zaimplementowano nowe runy, aby można było je łatwiej rozróżnić. Lista rzeczy do zrobienia. Każde zadanie ma odpowiedni symbol funkcji, do której przekierowuje. Podpowiedzi zostały ujednolicone wizualnie. Drobne optymalizacje interfejsu w innych funkcjach, na przykład ekrany legendarnego lochu. Nowe skróty dla wersji przeglądarkowych i Steam. No i mamy tutaj T równa się szynk.
Nie wiem, co to jest Shing. N gra w kości, no tutaj może nie będę tego czytał, każdy sobie może zatrzymać film i przeczytać, jakie teraz skróty klawiszowe będą dostępne. Przechodzimy do zakładki ogólne i mamy usunięto magiczne lustro, to też kolejna ciekawa zmiana. Osiągnięcie za magiczne lustro zostało zmienione na ukończ 50 wypraw. Wszystkie postacie, które posiadały już stare osiągnięcia, automatycznie otrzymają nowe. Okej. Postać może walczyć na arenie i w lochach, będąc na wyprawie lub w misji. Postać może walczyć na arenie i w lochach podczas wykonywania straży miejskiej. Czyli teraz już czegoś takiego jak lustro nie będzie, tylko chyba z automatu postacie będą mogły to robić. Ciekawe, ciekawe. Bardzo irytujące na nowych kontach, jak lustro długo nie leciało. Teraz już chyba tego nie ma, z tego co widzę. Klaser dokładności. Klaser jest teraz automatycznie odblokowywany po osiągnięciu 10 poziomu, oprócz odblokowania biblioteki skrupulatności. Okej. Kurczę, to takie zmiany, naprawdę bardzo duże zmiany, jeżeli chodzi o starty na nowych serwerach i tak dalej. No coś niesamowitego. Nowe logo Shakes and Fidget. Etykiety wyposażenia. Nie wyświetlają już wymaganej profesji, ale wymaganą zbroję. Lekką, średnią lub ciężką lub klasę broni. Broń biała, dystansowa i magiczna. No to tak jak został zmieniony ostatnio klaser i to już mogliśmy, tego już mogliśmy uświadczyć. Ulepszenia. Lista rzeczy do zrobienia. Zadania związane z wydarzeniem zostały przerobione w oparciu o opinię społeczności i są teraz łatwiejsze do wykonania. Limit złota. Limit złota wynoszący 400 milionów za 100 awanturniczości jest aktywowany po ponownym osiągnięciu 632 levela. Do tego czasu wartość będzie powoli zbliżać się do limitu złota w miarę wzrostu poziomu, czyli wrócili do tego co było, jeżeli dobrze rozumiem. Mamy teraz naprawione błędy. Uwaga, czy będzie tutaj coś o druidzie? Usuwanie postaci. Możesz usunąć postać poniżej 10 poziomu, która nie kupiła jeszcze grzybów, nawet po odbiorze darmowego grzybka z webshopu w ramach cotygodniowego prezentu. Towarzysze, naprawiono błąd, który powodował, że podpowiedzi cech wyświetlały nieprawidłową wartość całkowitą. Lochy, naprawiono błąd związany z zamienioną odpornością na zimno i ogień. Gildia, naprawiono błąd, który powodował, że czasy ataku gildii nie były wyświetlane jednakowo dla wszystkich postaci na świecie. Podziemie. Grafika przedstawiająca władcę, trolle i gobliny ładuje się natychmiastowo, bez opóźnień już po otwarciu okien aktualizacji cech. Poczta. Naprawiono błąd umożliwiający wielokrotne odbieranie dropów Twitch. A to się też zdarzało, to prawda. Aplikacje mobilne. Nowe funkcje. Tryb portretowy. Menu. Znajduje się teraz w prawym dolnym rogu. Rozwija się po dotknięciu. Arena. Stałe wyświetlanie ilości pokonanych przeciwników z 10 możliwych, za których codziennie otrzymuje się punkty doświadczenia. To było spoko, bo to było takie dość mocno i irytujące, jak no nie było to wyświetlane cały czas. Gildia. Możesz przełączać się między członkami z listy członków gildii, przesuwając się w lewo lub w prawo. Twierdza. Od teraz możesz wyszukać klejnoty wyłącznie za pośrednictwem kopalni klejnotów. Przycisk tajnego magazynu został przeniesiony do skarbca. Sala chwały. Możesz przełączać się między graczami, przesuwając się w lewo lub w prawo. Naprawione błędy. Elevator. Naprawiono błąd, w wyniku którego nie można było już zapisać do ataku na piekło po pokonaniu 500 piętra. Nie można było się już zapisać do ataku na piekło po pokonaniu 500 piętra, jeśli w opcjach gry włączona była opcja mniej animacji. A to ciekawe. Naprawiono błąd w polskiej wersji polegający na tym, że codzienne wiadomości Belzebuba i ataku na piekło nie mieściły się na ekranie. I tyle, jeżeli chodzi o aktualizację. No bardzo dużo zmian, głównie tutaj opis oczywiście tych przeróbek, więc no to już powiedzmy znaliśmy, wiedzieliśmy o co chodzi i tak dalej, ale no naprawdę obfita lista zmian. Bardzo, bardzo obfita lista zmian, dużo zmian, takich jak usunięcie magicznego lustra, klaser, który od razu wskakuje, nie trzeba go już szukać, to też spoko dla graczy free to play. No tutaj ta nowa funkcja, jakaś nowe wydarzenie, loch na kółkach, właśnie ten tryb urlopowy jako nowa funkcja. No ciekawe, zobaczymy jak to będzie wszystko działało w praktyce. Dobrze, tyle jeżeli chodzi o listę zmian i teraz jeszcze na szybko sobie przejdziemy do tego filmu na YouTubie. On trwa 3 minutki, zobaczymy co nam tam pokazują. Okej, tutaj mamy ten film, mam nadzieję, że dobrze go widać. Przewinąłem od razu do 30 sekundy, bo tu zaczynają się jakieś ciekawsze rzeczy. No i co, nie będziemy oczywiście słuchać opisu, bo to i tak jest po niemiecku z tego co wiem, albo po angielsku, no w każdym razie nie po polsku. Natomiast no, oczywiście jest pokazane to wszystko, co już widzieliśmy tak naprawdę, jeżeli chodzi o zmianę tego interfejsu, jak to teraz wygląda, jak wygląda właśnie kowal, jak wygląda tutaj okienko gildii, tam wcześniej była wiedźma, to wszystko już widzieliśmy. Jest nowa mapa miasta oczywiście, mamy tutaj jakieś wskazówki również, to głównie dla nowych graczy. Tutaj mamy, o zobaczcie, mamy początkujących, mamy event u goblina i mamy ten bonus logowania, czyli to też zostało przeniesione tutaj, jak sami widzicie. Lecimy dalej. O, mamy obóz treningowy, zobaczcie, czyli jest nowa zakładka w lochach z tego co widzimy. Jest nowa zakładka w lochach.
dzięki której, o, Light Ward cały czas się odblokowuje, czyli strefa światła od poziomu 10, a ten obóz treningowy, no to jest coś dla nowych graczy, ale również będzie można tam pokonywać przeciwników, więc spoko, od razu od pierwszego levela. Jezu, w ogóle mam wrażenie, że totalnie zmienią się tak jakby taktyki na pierwszy level, rozumiecie, o co chodzi? Chociaż nie, no w sumie taktyką na pierwszy level było to, żeby zrobić jak najwięcej lochów, zanim zaczniemy robić awkę, więc to raczej pozostanie niezmienione, ale no, ciekawe, ciekawe. Mamy tutaj, no jaką mamy, no opis tych klas postaci, wiadomo. Opis naszego całego, naszej całej postaci. Tu widzimy, jaką mamy rasę, jaką klasę. No wszystko tak naprawdę, spoko. Chociaż nie wiem, no to może dla nowych graczy, to dla nowych graczy się może przydać jak najbardziej, jak już wybiorą jakąś klasę postaci. No tu mamy tą wiedźmę, co mówiłem. Aha, każda jakby funkcja ma to takie i w prawym górnym rogu, teraz nam to zaznaczyli. I dzięki temu, o, tutaj chyba ten tryb wakacyjny zaraz będzie, dzięki temu możemy sobie przeczytać o każdej funkcji w gierce. O, i mamy tryb wakacyjny dostępny za kilka tygodni. I sprawdźmy to, sprawdźmy to. Zobaczcie, mamy Vacation Mode w przygodomacie, przygodomat musi być na poziomie 15, więc to dla graczy powiedzmy bardziej late game'owych. No i tu mamy wszystko opisane, tu mamy wszystko opisane. Wakacyjny tryb automatycznie zakończy się po 30 dniach. No i tak naprawdę, zobaczcie, twoja postać będzie ogrywana automatycznie od jutra, jak włączymy ten tryb. Dostaniesz wszystkie tam surowce, expa, wszystko to dostaniesz jak wrócisz. Również będziesz z automatu dołączany do walk gildyjnych. No i aktywacja takiego trybu kosztuje 95 grzybków. I każdy dzień jakby, ok, jeżeli dobrze rozumiem, każdy dzień na wakacjach kosztuje 75 grzybów. Tylko wiecie, no oczywiście nie będzie pewnie to tak rozbudowane, że będzie rozwijany zarządca areny, że będzie postać się w zupełności sama ogrywała, tylko będą takie podstawowe rzeczy jak awka, dołączanie do walk gildyjnych i tak dalej. Także no w dalszym ciągu będzie tutaj przewaga oczywiście gry normalnej, standardowej, a nie powiedzmy, no tak, żeby ktoś sobie odpalił ten tryb i nie grał przez cały miesiąc, mimo że może grać, a mu się nie chce, rozumiecie, o co chodzi. Jednak tutaj w dalszym ciągu, ojejku, tutaj możemy... Aha, tu możemy do tego... O kurde! Dobra, czyli jak aktywujemy to, dodajemy do przygodomatu grzyby, aktywujemy ten tryb wakacyjny, tu nas automatycznie wylogowywuje i po zalogowaniu na postać on się kończy. Ciekawe, ciekawe. Bardzo, bardzo ciekawe. Niespotykane nawet bym powiedział. Spoko. Dobra. I co mamy dalej? No tutaj jest jakiś opis. Jeszcze coś mamy w tym filmiku pokazanego. Tak, jeszcze tutaj sobie przejdziemy. O, zobaczcie. Mamy nową funkcję. To jest chyba ten loch na kółkach tak zwany. I co tu jest napisane? Możemy pokonać 10 potworów. Będzie aktywny 5 dni. I co? Okej, mamy po prostu taki jakby loch, który ma jakąś klasę postaci, ma jakieś żywioły, odporność na żywioły, atakuje jakimś żywiołem. No i ciekawe, czy on jest mocny. No tutaj, no te pierwsze statystyki ma dość słabe. Dobra. I tyle. Czyli to jest taki jakby tymczasowy loch. Nie taki loch, jak mamy w gierce normalnie, tylko taki tymczasowy loch. Ciekawe, no zawsze coś nowego. Im więcej funkcji, tym lepiej moim zdaniem, jeżeli możemy dostać jakiegoś expa i tak dalej. No i tyle jeżeli chodzi o ten filmik. Dobrze widzowie, to w takim razie dajcie znać oczywiście w komentarzach, co wy sądzicie o tej aktualizacji, o tym tak naprawdę wstępnym omówieniu tej aktualizacji. Dajcie znać w komentarzu, zostawcie kciuka w górę, subujcie z dzwonem, jeżeli ktoś jeszcze tego nie robi. No i mówię, jestem ciekaw waszych opinii, chętnie sobie zawsze pod takimi filmami czytam wasze komentarze, więc one są dla was. Wypowiadajcie się, co o tym wszystkim sądzicie. No ale faktycznie aktualizacja jedna z większych, jak nie największa w ostatnich latach w Shakesie. Także no, nareszcie dostaliśmy coś. W sumie 15 urodziny gry były, no to zawsze coś. Ale dostaliśmy nareszcie coś porządnego, coś takiego większego. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało w praktyce.